Witam na kanale Niutek Korbutek. Zapraszam Was na nową serię filmów edukacyjnych dotyczącą budowy i zasady działania układu korbowo-tłokowego. Do stworzenia tej serii wykorzystałem zaawansowane techniki modelowania 3D, aby wesprzeć Waszą wyobraźnię i uatrakcyjnić animację. Jeżeli Wam się spodoba, łapka w górę, oczywiście subskrybujemy, a w sekcji komentarza pozostawcie pytania dotyczące materiału filmu, które wykorzystam na kartkówkach. Mój kanał właśnie dołączył do społeczności na patronite.pl, gdzie możecie wesprzeć moją działalność, przyczyniając się do rozbudowy kanału. Wsparcie możecie również udzielać poprzez platformę YouTube. A dla najbardziej zdeterminowanych patronów czekają dodatkowe materiały filmowe. Zapinamy więc pas i jedziemy z materiałem. Zadaniem mechanizmu korbowego silnika jest zamiana postępowo-zwrotnego ruchu tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Tłok jest sprzężony z wałem korbowym za pomocą korbowodu, który w czasie pracy silnika wykonuje ruch złożony. Ruch tłoka nadaje korbowodowi ruch postępowy, natomiast obracanie się korby wału korbowego wprawia korbowód w ruch wahadłowy wokół stworzenia tłokowego, łączącego korbowód z tłokiem. W odcinku na temat tłoka silnikowego powiedziałem, że tłok odbiera potężną siłę wybuchu, odpowiadającą naciskowi nawet 5 ton. Siła ta pozwala skutecznie wprawić w ruch pojazd samochodowy, jak na przykład dostawczego Forda Transita, którego masa własna wynosi około 1500 kg i obciążenie, jakie może dodatkowo zabrać, wynosi tyle samo. Jak więc to się dzieje, że pojazd ważący na przykład 3000 kg, jadący w zmiennych warunkach, napędzany jest przez tak małe elementy jak stworzeń tłokowy? Stworzeń nie waży więcej zazwyczaj niż 100 gram, a jego gabaryty umożliwiają schowanie go w całości w zaciśniętej dłoni dorosłego człowieka. Kluczowa w tej kwestii okazuje się sama konstrukcja tego elementu oraz materiał, z jakiego został wykonany i dodatkowo poddany procesowi utwardzania powierzchni. Wydaje się niemożliwe, a jednak. Oglądajcie więc film do końca, aby w pełni poznać tak prosty i wręcz niesamowity element silnika, jakim jest stworzeń. Rolą stworzenia nie jest tylko połączenie tłoka z korbowodem, ale również przeniesienie olbrzymich sił. Warunki pracy stworzenia są niekorzystne, ponieważ ma on stosunkowo niewielkie gabaryty w odniesieniu do dużych wartości sił, jakie przenosi. Stworzeń podlega naprężeniom zginającym, wywoływanym głównie przez ciśnienie gazu i siły masowe. Końce stworzenia osadzone są w piastach tłoka, a środkową część obejmuje główka korbowodu. Poza tym silniej się nagrzewają i pracują w zmienno-uderzeniowych warunkach obciążeniowych. Stworzeń jest skąpo smarowany, najczęściej tylko mgłą olejową. Niekiedy olej doprowadzany jest do nich bezpośrednio. Współpracuje on swoją powierzchnią z piastą tłoka i główką korbowodu, często za pośrednictwem tulei. Narażony jest przez to na ścieranie, w związku z czym jego powierzchnia powinna być odpowiednio twarda. Tylko jak to pogodzić z działającymi siłami zginającymi, które zbyt twardy materiał po prostu złamią? Aby wyjść temu naprzeciw, stworznie wykonane są w postaci drążonych walców, czyli grubościennych rur z odpowiednio elastycznej stali, np. do nawęglania, lub ze stali stopowej do nawęglania. Może być też wykonany ze stali do ulepszenia cieplnego lub do azotowania. Stalowy rdzeń pozostaje wtedy odpowiednio giętki, a powierzchnia poddana zostaje np. procesowi hartowania, nawęglania czy azotowania, co ma na celu zwiększenie twardości powierzchni. Stworzenie mogą być osadzone w tłoku na trzy różne sposoby. Pierwszy to taki, gdzie stworzeń osadzony jest na sztywno w główce korbowodu i może wykonać ruch obrotowy tylko względem samego tłoka. Drugi to taki, gdzie stworzeń wciśnięty jest na stałe w piastę tłoka i może wykonywać ruch obrotowy tylko względem korbowodu. Powyższe rozwiązania uzyskuje się najczęściej poprzez zabiegi termiczno-mechaniczne. To znaczy stworzeń na przykład chłodzi się dwutlenkiem węgla, przez co się obkurcza, a piastę tłoka rozgrzewa, przez co jej średnica się zwiększa i ułatwia mechaniczne osadzenie stworzenia w piaście. Po powrocie do temperatur optymalnych elementy wracają do nominalnych rozmiarów, zakleszczając się tym samym w sobie. W silnikach spalinowych najczęściej stosuje się stworzenie pływające, to znaczy takie, gdzie stworzeń osadzony jest obrotowo zarówno w główce korbowodu i w pieście tłoka. Rozwiązanie to zapewnia równomierne zużycie stworzenia.
Stworzeń musi być tu zabezpieczony przed wysunięciem z dłużny tak zwanymi pierścieniami ostatczymi, nazywanymi pierścieniami Zegera. Zabezpieczenie to uniemożliwia wysunięciu się stworzenia i uszkodzeniu gładzi cylindra. To tyle, jeżeli chodzi o stworzeń tłokowy. A ja serdecznie zapraszam Was na kolejny filmik z tej serii, gdzie uwagę poświęcę korbowodowi. Dziękuję za uwagę. Cześć.